Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. W związku z bardzo dużą ilością pytań kierowanych do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Suwałkach dotyczących zmian w przepisach ruchu drogowego, postanowiliśmy zaprosić pana Ireneusza, który odpowie na najczęściej zadawane pytania dotyczące punktacji karnej, taryfikatora i zmian, jakie czekają nas od połowy września. Chciałabym również wspomnieć, że pan Ireneusz jest wykładowcą na szkoleniu kierowców obniżających punkty karne, a na co dzień pracuje w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach. A więc co z tymi zmianami? Od kiedy zmienią się przepisy? Obowiązujące od 1 stycznia 2022 roku zwiększone stawki mandatów karnych to jeden ze sposobów na zdyscyplinowanie kierowców. Drugim sposobem będzie zwiększenie ilości punktów karnych, które będą otrzymywali kierowcy za poszczególne wykroczenia. I te zmiany wejdą z dniem 17 września 2022 roku, uregulowane rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji. Nowy taryfikator, największe wzrosty karnej punktacji. Ile teraz kierowca może zdobyć najwięcej punktów? Aktualnie kierowca może otrzymać maksymalnie za jedno wykroczenie 10 punktów karnych. Po wprowadzeniu zmian ich liczba wzrośnie do 15 punktów karnych i lista tych wykroczeń jest dość szeroka. Między innymi jest to nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który jedzie w tym samym kierunku i omijanie pojazdu, który jedzie w tym samym kierunku, lecz nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu na przejściu, przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, ale też poza nim i tak naprawdę jeszcze kilka innych wykroczeń. Jakie obowiązują limity? Jeśli chodzi o kierowców, może on utracić prawo jazdy, przekraczając limit 24 punktów karnych. W tym czasie straci on prawo jazdy i będzie musiał zdać egzamin sprawdzający. Gorzej mają ci kierowcy, którzy mają więcej niż jedną kategorię prawa jazdy. Wówczas oni muszą przystąpić do tego egzaminu na te wszystkie kategorie. Jeśli chodzi o nowych kierowców, którzy posiadają prawo jazdy krócej niż jeden rok, oni mogą je stracić, przekraczając liczbę 20 punktów. I oni z kolei nie są kierowani na egzamin sprawdzający, natomiast dla nich są cofnięte uprawnienia, i będą musieli przystąpić ponownie do kursu nauki jazdy. Często pada też pytanie, jakby obliczany będzie termin zdjęcia punktów. Nowe przepisy, które wejdą w życie w bieżącym roku, zmieniają również mechanizm usuwania punktów karnych z konta kierującego. Dotychczas są one kasowane po roku czasu od dnia popełnienia wykroczenia, natomiast po wprowadzeniu zmian będą one usuwane po 2 latach od momentu uregulowania mandatu karnego. Czyli jeżeli mandat nie zostanie opłacony, nie zostanie uregulowany, te punkty nie tracą ważności i mogą w dalszym ciągu wciąż obowiązują. Jaki wpływ ma liczba punktów na ubezpieczenie OC? Projekt zmian przepisów zakłada również dodatkową karę dla kierowców, którzy nie przestrzegając przepisów ruchu drogowego będą musieli liczyć się ze wzrostem kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Taki kierowca, koszt ubezpieczenia takiego kierowcy będzie uzależniony od posiadanych liczby punktów karnych i
Czyli jak gdyby kto nie będzie przestrzegał przepisów ruchu drogowego, będzie płacił wyższe składki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Czasem wystarczą dwa wykroczenia, aby przekroczyć te 24 punkty. Jakie to są wykroczenia? Jeśli chodzi o wykroczenia, gdyby prawo jazdy policjant zatrzyma za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego, jest to na przykład kierowanie w stanie po użyciu alkoholu, kiedy przekroczy dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o więcej niż 50 km na godzinę, jak też kiedy przekroczy liczbę 24 punktów karnych. Przy założeniu nowych przepisów, które wejdą w tym roku, wystarczą dwa wykroczenia, żeby te uprawnienia stracić. I na przykład kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość w przedziale od 31 do 40 km na godzinę, za co jest 10 punktów karnych. Dodatkowo wyprzedzi pojazd na przejściu dla pieszych, za co jest 15 punktów. I za te wykroczenia musi liczyć się z taką sytuacją, że te prawo jazdy zostaną dla niego zatrzymane. A co z punktami otrzymanymi przed 17 września? Nowelizacja przepisów wejdzie w życie z 17 września 2022 roku i wykroczenia popełnione przed tą datą będą się kasowały, punkty karne za te wykroczenia będą kasowały się po upływie roku czasu od dnia popełnienia. Po tej dacie punkty będą kasowały się po 2 latach od dnia opłacenia mandatu karnego za to wykroczenie. Kierowcy bardzo łatwo zdobywają te punkty, więc czy jest sposób, aby je zredukować? Obecnie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego organizują kursy redukcyjne, tak zwane, dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. I taki kierowca raz na pół roku może wziąć udział w szkoleniu. Wówczas zostaną ściągnięte z konta takiego kierowcy 6 najstarszych punktów karnych. My na koniec chcielibyśmy przypomnieć, że takie szkolenie można odbyć w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Kasuje ono 6 najstarszych punktów. Aby zapisać się na to szkolenie, wystarczy do nas zadzwonić bądź skontaktować się z nami drogą mailową.